Spór o kasztanowce zdobiące ulicę kościelną w Augustowie trwa od dawna. Władze powiatu twarde obstają przy wycince kilkunastu drzew, które od lat były okaleczane ogławianiem. Władze miasta na różne sposoby starają się ochronić drzewostan i zachować charakter alei. Ewentualne prace przy wycińce muszą rozpocząć się w lutym. To wymóg prawny czy do likwidacji drzew dojdzie? Nikt tego dzisiaj nie powie. Władze powiatu chcą wyremontować ulicę kościelną w Augustowie i warunkują wydatek pozbyciem się drzew, które ich zdaniem za parę lat zniweczą dokonania budowlane drogowców. Władze miasta chcą remontu drogi, ale z zachowaniem istniejącego drzewostanu. Co na to ci, którzy winni w tej sprawie mieć najwięcej do powiedzenia, czyli mieszkańcy? Na stronie petycjeonline.com, gdzie obrońcy drzew zbierają podpisy pod apelem o ich ocalenie, czytamy między innymi: Nie ma pozwolenia na niepotrzebne wycinanie drzew, są warte znacznie więcej niż szersza droga czy kolejne miejsca parkingowe. Mieszkam obok ulicy Kościelnej. Codziennie przechadzam się nią, patrzę na drzewa i obserwuję ptaki, które tam żyją. Kasztanowce są piękne, dają ochłodę w gorące dni i dużo cienia. Dają życie ptakom, które na nich gniazdują, a jesienią dużo frajdy dzieciom i dorosłym, którzy zbierają pod nimi kasztany. Ta część ulicy jest dużo chętniej uczęszczana, bo jest urokliwa, dająca nam w centrum miasta trochę oddechu i chłodu. Natomiast druga część ulicy kościelnej od skrzyżowania w stronę szkoły jest pozbawiona drzew, jest asfaltowo-betonową pustynią. Latem nie do wytrzymania. To my, mieszkańcy, powinniśmy decydować o tym, co jest dla nas dobre i cenne. W naszym mieście w upalny dzień to jedno z niewielu miejsc, które zapewnia wytchnienie. Miło by było, gdyby tam stały jeszcze ławeczki, na których można przysiąść. Nie wyobrażam, że ta mała oaza zostanie zrównana z ziemią, a raczej zalana betonem. Wycinanie drzew w moim pięknym Augustowie dla kilku miejsc parkingowych jest bez sensu. Drzewa dają nam cień i tlen, a nie betonowe chodniki. Chore i stare, zagrażające bezpieczeństwu ludzi, drzewa oczywiście powinno się usunąć, zaś zdrowe powinny być pielęgnowane i pozostawione. Eksperci powinni wydać decyzję o kondycji drzew i na tej podstawie powinny zostać podjęte decyzje z uwzględnieniem aspektów inwestycyjnych. Jeszcze ciepły, można powiedzieć, jest raport o stanie spornych kasztanowców, jaki został podany do publicznej wiadomości przez władze miasta. Według przeprowadzonej ekspertyzy, kasztanowce z ulicy kościelnej posiadają dużą wartość historyczną, kulturową i krajobrazową. To jedno z nielicznych miejsc, w których można znaleźć starsze drzewa tego gatunku. Nie wszystkie są w dobrym stanie. Z 17 sztuk, dwa drzewa. Należałoby jednak wyciąć. Źle na stan drzew wpłynęły przede wszystkim zabiegi tzw. ogławiania, którego skutki są nieodwracalne. Początkują rozkład drewna, wywołują deficyt energetyczny rośliny, deformują ją. Sprawiają też, że na drzewach pojawiają się odrosty, które z czasem mogą okazać się mniej stabilne. Drastyczne ogławianie augustowskim kasztanowcom niewątpliwie zaszkodziło, ale mają wciąż siłę, by wytwarzać wokół ran zdrową, zabliźniającą cięcia tkankę. Zdaniem eksperta, odpowiednio prowadzona pielęgnacja i właściwe traktowanie nawierzchni otaczającej pnie mogą zagwarantować drzewom skuteczną regenerację i długie lata życia a także wzrostu. Dostępną w internecie petycję w obronie drzew wciąż podpisują mieszkańcy Augustowa, ale nie tylko. Wszak to miasto jest licznie odwiedzane również przez turystów. Za miesiąc przekonamy się, kto spór wygrał parkingi czy kasztanowce.